W warszawskim hotelu Sobieski odbyła się konferencja Polskiego Związku Judo. Zmagania światowej czołówki w European Open odbywać się będą w dniach od 2 do 3 marca 2013 roku w warszawskiej hali Arena Ursynów. W zawodach weźmie udział 330 judoków z 39 państw. Na warszawskich tatami zobaczymy aż 28 reprezentantów Polski. Liderem naszej reprezentacji będzie medalista Mistrzostw Europy Janusz Wojnarowicz. W Arenie Ursynów kibice obejrzą zmagania w 7 wagach. Najliczniej obsadzoną kategorią jest 66 kg. Wystąpi w niej aż 54 zawodników. Na konferencji prezes PZ Judo Wiesław Bach wspomniał o zaangażowaniu związku w organizację imprezy, a także o przeszkodach, jakie się pojawiły. Część środowiska warszawskiego na czele z władzami Okręgowego Związku, można powiedzieć, trochę nawet nie bojkotowały, ale no, utrudniały przygotowania, bo chcieliśmy pożyczyć matę na ten turniej, na organizację tego turnieju, pomimo że w roku 2009 Polski Związek Judo przekazał nieodpłatne użytkowanie, pełny komplet, pełnowymiarową matę. No cóż, trudno, mamy środowisko jakie mamy, nie sprzyja to na pewno rozwojowi judo w Polsce i też w tym regionie warszawskim, bo widać znaczne podziały tutaj nawet w mieście Warszawa. No nie cieszy mnie to, co prawda, bo jedno, jak ktoś mówi, siła w jedności. Wielokrotny medalista Pucharu Świata Krzysztof Wilkomirski będzie jedynie kibicował swoim kolegom. Krzysztof zapewnił nas, że reprezentanci Polski są dobrze przygotowani do występu przed własną publicznością. Nasza kadra jest na takim poziomie, że każda walka będzie przyjemnością do oglądania. Z pierwszego dnia to tutaj myślę, że nie muszę reklamować Tomka Adamca, olimpijczyk, medalistę Mistrzostw Europy. Myślę, że warto jest obserwować przede wszystkim dlatego, że jego walki są ładne, ma bardzo ładne, efektowne techniki. Jeżeli wykona jedną ze swoich ulubionych technik, jest uranage, czyli tak rzut przez siebie, to na pewno cała sala będzie pod dużym wrażeniem.